ośmiornicą w dłoniach i nadgrillowaną doradą witam się z Wami z Majorki. Dzisiaj odcinek z tej hiszpańskiej wyspy. Zjemy owoce morza, ale zjemy też mięso, zjemy słodkości. Myślę, że będzie całkiem ciekawie i naprawdę smacznie. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Partnerem odcinka z Majorki jest mBank. Jakiś czas temu założyłem w mBanku mKonto Intensive, które jest przeznaczone dla osób, które często podróżują i żyją dość intensywnie. Myślę, że jestem na to idealnym przykładem. Do konta dołączona jest karta Visa Świat Intensive, która pozwala na płacenie w 180 różnych walutach bez potrzeby wcześniejszego przewalutowywania. Także płacimy gdzieś kartą za granicą, pieniądze są od razu przewalutowane po normalnym, korzystnym kursie i nie musimy tych pieniędzy wcześniej przelewać na jakieś osobne konta. Do tego dochodzą darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie. O zaletach tego konta mówiłem już w przypadku pierwszego odcinka z Teksasu, z Houston. Na ostatnim naszym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy używałem tej karty. Teraz robimy to również na Majorce. Tak jak mówiłem, w Teksasie sam jestem klientem mBanku od 18 roku życia. Mam tam zarówno swoje rachunki prywatne, jak i firmowe, oszczędnościowe i tak dalej. Od założenia pierwszego konta minęło już kilkanaście lat i jestem jak najbardziej zadowolonym klientem i z zadowoleniem używam teraz konta pozwalającego płacić na całym świecie. Linki ze szczegółami dotyczącymi zarówno mKonta Intensive, jak i karty Visa Świat Intensive znajdziecie w opisie, a także w przypiętym komentarzu. Założenie samego konta trwa do 20 minut. Możecie to zrobić całkowicie zdalnie. Wystarczy dostęp do internetu oraz trzeba sobie zrobić selfie. Jak zmieniacie typ konta, tak jak ja zmieniłem, no to trwa to jeszcze krócej. No i chyba tyle słowem wstępu. Za mną piękna katedra w stolicy Majorki, w miejscowości Palma. No i my idziemy coś zjeść. Jedzenie w Palmie zaczynamy od śniadania. Przyjechaliśmy tutaj po 10 i byliśmy bardzo głodni. Popędziliśmy do miejsca, które nazywa się Rose Velvet i można tutaj zjeść takie mało hiszpańskie śniadania. Jest też kawa specialty, są wypieki. Samo miejsce jest też piekarnią, więc są zarówno słodkie wypieki, jak i wypieki wytrawne. Tutaj mam jeszcze resztunie kanapki z jajecznicą, która jest podana w takiej słodkiej brioszce. Do tego topiony cheddar, cebula oraz sriracha, dzięki czemu jest to troszkę pikantne. Bułeczka dba o delikatną słodycz, na jajo, cebula, no to wiadomo, smaki bardziej wytrawne. Świetne połączenie, naprawdę udana kompozycja. Ja takie kanapeczki bardzo, bardzo lubię. Poza tym mieliśmy jaja po turecku, czyli 2 jaja posze. W jogurcie były tam zioła, było tam chili, było trochę soli, także całość miała naprawdę sporo charakteru. Do tego dobre pieczywo na zakwasie, troszkę tostowane, przez to chrupiące i mieliśmy naprawdę udane śniadanie. Kawusia też tutaj bardzo dobra. Polecamy. W jajkach po turecku super jest ten doprawiony jogurt, który jeszcze miesza się z lejącym się żółtkiem. No i później po zjedzeniu jajek nie pozostaje nic innego jak wylizać cały talerz, dlatego dobrze mieć jakieś pieczywo. Oczywiście w takim miejscu nie mogliśmy sobie odmówić francuskiego rogalika. Bardzo ładnie wygląda, pachnie masełkiem i też smakuje masełkiem. Dobry maślany croissant. Pychota. Są tutaj też inne słodkie wypieki, ale ja zazwyczaj mam ochotę na taką klasykę. W Palmie jeszcze jakieś słodkości jednak zjemy. To było dobre śniadanko, taki branczyk można nawet powiedzieć. Cenowo myślę, że też ok. Oba śniadania były za 10 euro, croissant za 2 euro i jedna kawa za 3 euro. Nie było to takie tradycyjne hiszpańskie śniadanie, ale takie tradycyjne hiszpańskie dania jeszcze w dzisiejszym filmie zobaczycie. W dzisiejszym vlogu z Majorki będą przede wszystkim polecenia i rekomendacje z Palmy, czyli ze stolicy tej wyspy. Jest to też największe miasto, jest tutaj najwięcej restauracji, jest najwięcej takich miejsc dla foodies i takie postaramy się Wam tutaj pokazać. Ale my na Majorce jesteśmy już od tygodnia. Mieliśmy takie małe wakacje po drugiej stronie wyspy, a w zasadzie w centrum wyspy wynajęliśmy domek, spędziliśmy tydzień ze znajomymi i naturalnie nie siedzieliśmy tylko w domu, zwiedzaliśmy sobie troszkę wyspę i byliśmy w kilku restauracjach. Teraz Wam pokażę fragment o restauracji z drugiej strony wyspy, który nagrałem dla Was wczoraj. Przyjechaliśmy do miejscowości Porto Petro, do restauracji El Baúl. Jest to restauracja, z tego co kojarzę, chyba prowadzona przez Polaków. Można zjeść tutaj ponoć bardzo smaczne mięso. I jest to jeden z dwóch punktów w tej mini sieci tutaj na Majorce. Jest jeszcze punkt, i to chyba jest taka pierwsza restauracja, ta od której wszystko się zaczęło, w Porto Colón. My w ogóle byliśmy w Porto Colón na plaży, nie chcieliśmy tam pójść do tej restauracji, ale okazało się, że w środę jest zamknięta, za to ten punkt w Porto Petro jest nieczynny we wtorki, a w środę jest już czynny, także zjemy tutaj. Zamówiliśmy trochę dań, dość dużo przystawek. Tak jak mówiłem, miejsce słynie przede wszystkim z mięsa, ale są też ryby, owoce morza i właśnie od owoców morza zaczynamy. Mamy ceviche z ośmiornicy, takie klasyczne z pomidorem, kolendrą, oczywiście ze sporą ilością limonki, przez co jest kwaśne. Ośmiornica jest dość mięciutka, bardzo smaczne ceviche. No i mamy też krewetki w takiej oliwie czosnkowej z dodatkiem pietruchy i też naprawdę udane. A tych przystawek jeszcze trochę tutaj będzie, a potem wiedzie jeszcze mięso. Kolejna część przystawek. Mieliśmy camemberta panierowanego, takiego wiecie, smażonego na głębokim tłuszczu, do tego żurawina. Mam wrażenie, że to taki trochę polski akcent. Nie spodziewałem się tego na Majorce, a tak jak mówiłem, tutaj właścicielami są Polacy. Mieliśmy taką deskę, gdzie było dużo różnych rzeczy z różnych kuchni świata, bo i hamon serrano, i naczosy, i hummus, oliwki, szaszłyki z kurczaka, pyszne krokiety. Krokiety z masą beszamelową i również hamon serrano. No i mamy kalmary smażone. Ja myślałem, że to będą takie krążki kalmarów, a to są po prostu panierowane części kalmara, gorące jeszcze. Ta panierka nie jest aż tak wyraźna, bardziej czuć dzięki temu samego kalmara, a nie samą panierę. Do tego kwaśno-ostry sos. No jest wspaniale. Bardzo dobre wszystko tutaj jest. Świeże składniki, każdy tutaj coś sobie skubie i jest naprawdę zadowolony. Mi chyba ten krokiet najbardziej smakował. Był naprawdę udany. Często jak gdzieś w Hiszpanii jedliśmy tego typu krokiety, to były za suche, a ten jest tutaj taki fajny, wilgotny, wciągający. Danie główne przybyło. Mam szaszłyka z wołowiny. Nie wszystkie dania jeszcze dostaliśmy, ale każde, które dostaliśmy, wygląda naprawdę świetnie. Czy burger, czy ryba, czy szaszłyki. Naprawdę wszystko wygląda apetycznie. Zabieram się za jedzenie. O ja! O, patrzcie, co można zrobić. Już prawie wszystko tutaj sobie zjedliśmy. Szaszłyk bardzo dobry, stek bardzo dobry, burger bardzo dobry i ryba też. Także wszyscy zadowoleni. W tym szaszłyku fajne jest to, że raz, tego mięsa jest sporo, przeważa mięso, a nie na przykład warzywa. Warzywa tylko uzupełniają, a dwa, że czuć, że to jest przygotowane na grillu, są tak fajnie niektóre rzeczy przypalone. Mieliśmy tutaj też taki sosik jalapeno, dość pikantny, który jest świetnym uzupełnieniem tego szaszłyka. Skupiam się na szaszłyku, no bo ja jadłem szaszłyka, więc mam jakby najwięcej na jego temat do powiedzenia, ale tutaj po reakcjach wszystkich wydaje mi się, że faktycznie bardzo dobre jedzenie jest w tym miejscu. Stoi też polędwica wołowa wysmażona na medium rare, bardzo smakowała, ale całe menu wydaje się całkiem fajne. Bardzo nam smakowały także przystawki, a poza tym znajdziecie tutaj też naprawdę solidne porcje. Także miejsce jest całkiem przyjemne. Jeśli będziecie tutaj na wschodzie Majorki, no to myślę, że warto przyjechać. Jak to wygląda cenowo? Ten panierowany camembert z żurawiną 10 euro, za 14 euro krewetki, 11 euro kalmary, ceviche 11 euro, ta deska różnych przystawek 19 euro, za 20 euro ryba, szaszłyki z wołowin 21 euro, stek 22 euro oraz burger 15,5 euro i każde danie to już jest danie z jakimiś dodatkami, także cenowo myślę całkiem ok, zwłaszcza, że jemy w takiej przyjemnej okolicy, tutaj jest port, przy tym było bardzo spokojnie, bez hałasu, no naprawdę miło spędzony czas przy smacznym jedzeniu. Parę dni wcześniej byliśmy jeszcze w jednej ciekawej restauracji na wschodzie wyspy. Nazywała się ona Pamboli Es Pontàs. Dokładny adres i jej lokalizację widzicie teraz na ekranie. Jak do tej pory zjedliśmy tam chyba najlepszy posiłek, zwłaszcza ryba. To była dorada grillowana w całości. Była naprawdę fenomenalna. Delikatne, soczyste mięso dorady, świetnie przyprawione oliwą, pietruszką, czosnkiem i innymi dodatkami. Do tego zamówiliśmy też taki duży talerz hiszpańskich przystawek, hiszpańskich i nie tylko, bo było też guacamole z naczosami, ale świetne były kalmary w cieście, świetne były papryczki padron, pyszne były też pulpeciki, także zjedliśmy tam naprawdę bardzo dobrze. Z tego co pamiętam, ta deska 5 różnych hiszpańskich przystawek kosztowała około 17-18 euro, a ta dorada w całości 17,90, także to jest kolejne miejsce, które Wam polecamy. Jeśli będziecie na Majorce i będziecie chcieli się udać właśnie na wschód wyspy, no to ta restauracja oraz ta, z której przed chwilą widzieliście nagranie, no to są na pewno miejsca warte polecenia. Tyle ze wschodu wyspy, wracamy do Palmy. My jesteśmy teraz w dzielnicy Santa Catalina. Ona jest bardzo blisko centrum, ale to jednak centrum już nie jest. I tutaj jest taki market jedzeniowy, nazywa się on Mercat de Santa Catalina. Swoją drogą nazywa się tak samo jak ten market jedzeniowy, w którym byliśmy w Walencji parę miesięcy temu. Ten jest jednak na pewno mniejszy. No i idziemy tam zobaczyć, co tam można kupić. No i przede wszystkim, czy można kupić jakąś taką przekąskę, czy jednak tylko ryby, owoce, warzywa, mięso i tak dalej. Byliśmy w bankomacie po to, żeby wybrać jakąś gotówkę. Generalnie przez ten tydzień na Majorce raczej nie mieliśmy problemu z płatnością kartą. Jednak byliśmy głównie w sklepach, byliśmy głównie w restauracjach, gdzie te terminale oczywiście są. Tak jak mówiłem we wstępie, z kartą Visa Świat Intensive macie darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie. Market tutaj już jest i idziemy zobaczyć, co tam można skosztować. Idźmy już i zobaczcie, oczywiście są stoiska z owocami morza i rybami. Ładnie to wygląda. Są tutaj także warzywa. No i piękne pomarańcze, ich też tutaj nie może zabraknąć. Tutaj ciekawe miejsce, przychodzi się z produktami kupionymi tutaj na markecie i kucharze je dla nas tutaj przygotują. W ogóle porównując ten market do innych marketów, z którymi spotykaliśmy się w Hiszpanii, w Barcelonie i w Walencji, to tutaj jest sporo miejsc z jedzeniem. Nie ma tutaj tylko i wyłącznie sklepów, ale są też właśnie, o tutaj mijam, takie mini gastronomie. Są tutaj nie tylko hiszpańskie produkty, ale też włoskie sery. Tutaj są charakterystyczne ućce. Szynka serrano to jedna z najpopularniejszych wędlin w Hiszpanii, co pewnie wiecie. A tam wyżej wisi sobrasada, czyli taka miękka kiełbasa, którą można wręcz smarować. Ona jest lekko pikantna i trochę podobna do włoskiej indui, ale jednak mniej ostra. Jadłem już na tym wyjeździe sobresadę i w sumie spoko, ale właśnie brakuje mi w niej troszkę ostrości. Przede wszystkim jest tłusta. Źle powiedziałem, sobrasada, nie sobresada, tylko sobrasada. Tutaj akurat z czarnej świni. Tak jak mówiłem, jest tutaj sporo gastronomii na tym markecie, co bardzo mnie ucieszyło, a nie wiedziałem tego, że tak będzie. I usiedliśmy w miejscu, które nazywa się Bar La Tapita. Całkiem sporo osób tutaj siedzi jak na tę godzinę. Wzięliśmy sobie pinchos. Jedliśmy pinchos w Barcelonie i bardzo mi tam one smakowały, bardzo mi się podobało to, ile ciekawych rzeczy można na takie mini kanapeczki położyć. Tutaj mam krewetkę w cieście, na tym jest też ser i papryka. Tutaj jest tortilla de patatas, czyli hiszpański omlet z ziemniakami, upraszczając. No i ser kozi. Zacznę od tortilli. Tyle razy w tym roku byliśmy w Hiszpanii, a tortilla de patatas jedliśmy bardzo rzadko. Dobre. Faktycznie mocno ziemniaczane. Fajne, takie wilgotne bardzo. Zobaczmy krewetę. Kreweta gorsza. Więcej tego tłustego ciasta niż samej krewetki. A tutaj jeszcze jest ten ser kozi. Z pomidorów sos, dżem może pomidorowy, pasowałoby. Chyba najsmaczniejsze. Jedno pinchos kosztuje tutaj 1,50 €, także to jest bardzo, bardzo tania przekąska, także malutka, więc idziemy spróbować tutaj jeszcze czegoś. Tutaj na tym markecie są także ze dwa punkty sushi. My jesteśmy w tym, w którym siedziało więcej osób, nazywa się Arume, wygląda tak bardziej japońsko. I w sumie to nie dziwi, bo jest tutaj dostęp do świeżych ryb, jak już widzieliście. Także taki malutki sushi bar ma tutaj sens. Tutaj mamy takie rolki dość szalone, bo na przykład jest rolka z serem kozim, krewetką, karmelizowaną czerwoną cebulą oraz sosem teriyaki. Tutaj z kolei świeży krab z dodatkiem awokado oraz ikry. Tutaj jest z kolei taka rolka, z którą częściej się spotykamy, spicy tuna, czyli tuńczyk, do tego trochę ostrego majonezu sriracha. Całkiem smaczna. Tutaj z kolei nigiri z okonia morskiego, popruszone jakimś chili. Generalnie całkiem spoko sushi, nie jest może ono jakoś wybitne, ale faktycznie te produkty, czyli te ryby są tutaj świeże i bardzo smaczne. W ogóle śmieszna sprawa, bo na chwilę na markecie zabrakło prądu. Wszystko zgasło, ludzie się popatrzyli na siebie, poczekaliśmy za 3 minuty i prąd wrócił. Cenowo wygląda to tak, że jedna rolka kosztowała między 6 a 8 €, z kolei nigiri po 3 €. My teraz opuszczamy ten całkiem przyjemny market i wracamy do centrum Palmy. Przyszliśmy do najbardziej znanej cukierni w Palmie. Nie będę mówił jej nazwy, bo nie chcę się tutaj ośmieszyć. Nazwa wam się zaraz tutaj wyświetla. Są 3 lokalizacje w zasadzie w centrum Palmy i to miejsce słynie z wypieku, z którego też słynie cała Majorka, czyli z ensaimady. Ensaimada to jest takie ciasto drożdżowe, tutaj bardzo obficie obsypane cukrem pudrem, uformowane w takiego ślimaka. Jedliśmy już podczas wyjazdu ensaimadę, ale była to ensaimada z Lidla, a to jest tutaj robiona na miejscu. Smakuje lepiej niż wygląda. To ciasto w środku ma takie warstwy, trochę jak jakiś francuski wypiek, jak jakiś croissant, aczkolwiek nie ma tych warstw aż tylu, nie jest aż tak mocno listkowane ciasto. Jest takie troszkę napowietrzone, lekko słodkie, ale chyba bardziej od tego cukru pudru. Spoko jest. Dobre, słodkie ciastko. Ponoć dawniej dodawano się do niego wieprzowego smalcu. Teraz częściej stosuje się jednak masło, przez to ten smak jest przyjemniejszy. No i są różne wersje tego ciastka. My tutaj mamy takie klasyczne. Tutaj mamy z kremem jakimś. Wygląda jakby było z cheddarem topionym. Ale oj, dużo cięższe jest też. Z takim budyniem. Jest to chyba taki rodzaj budyniu. Mhm, tak. Jest to budyń, czuć żółtka jaja, nie jest to jakieś mocno słodkie, ale też to ciasto samo w sobie jest tutaj mniej wyczuwalne, no bo patrzcie, ile tego budyniu tutaj w ogóle jest. To jest ogromna porcja budyniu, więc jeśli chcecie poznać smak tego ciastka, to zamawiajcie po prostu tę klasyczną wersję. Jest smaczniejsza niż na przykład fartons w Walencji do orczaty. To ciastko smakuje samo w sobie naprawdę dobrze, choć podejrzewam, że również maczane w jakimś napoju takim jak kawa czy właśnie orczata zyskiwałoby na smaku. Sonia powiedziała, że jej to ciastko z budyniem smakuje jak taka drożdżówka z budyniem ze sklepiku szkolnego. Nie powiedziałam drożdżówka. Słodka bułka, bo w Elblągu mówiło się słodka bułka, nie drożdżówka. A jeszcze przeczytam taką ciekawostkę, że ponoć ensaimady w okresie karnawału przygotowuje się także w wersji z sobrasadą, czyli z tą kiełbasą, którą wam dzisiaj pokazywałem. Myślę, że to połączenie może być całkiem dobre wbrew pozorom. Jedno takie ciacho z cukrem pudrem kosztuje 1,80 €, wersja z budyniem 2,40 €. Do tego kawa cortado 1,60 €. Sam lokal jest utrzymany w takim starodawnym stylu. Robi to wrażenie, nie powiem. Generalnie historia tej sieci cukierni sięga początków XVIII wieku. Także to jest kawał czasu, a my tymi słodkościami oczywiście nie kończymy naszego food touru po stolicy Majorki. Jeszcze coś dzisiaj zjemy. Chcieliśmy bardzo pójść do restauracji El Camino. Polecało nam to kilka osób i to właśnie takich osób, które wiemy, że mają świetne rekomendacje. Niestety zrobiłem mały błąd i nie sprawdziłem, że można zrobić rezerwację, a okazało się, że 4 maja o godzinie 15 taka rezerwacja jest mimo wszystko wymagana, mimo że jest czwartek, już po tym długim weekendzie. No i ta restauracja zarówno w tych rekomendacjach, jak i po prostu kiedy ją prześledziłem sobie w internecie, popatrzyłem na zdjęcia, no to zapowiadała się naprawdę bardzo, bardzo smacznie. Weszliśmy tam, usłyszeliśmy, że rezerwacja jest wymagana, no i musimy znaleźć jakieś inne miejsce na obiad. Na całe szczęście na tyle dużo mamy poleceń, że pewnie coś znajdziemy. Niemniej może nie będzie to aż tak fantastyczne jedzonko. Na obiad przyszliśmy do miejsca, które nazywa się Vermuteria La Rosa. Vermuteria, czyli miejsce serwujące wermut. Wermut to jest takie wzmocnione wino z dodatkami ziołowymi, dodatkami roślinnymi. Najbardziej znanym wermutem na świecie jest chyba martini. Tutaj lokalny wermut. Dość intensywne jak na wino i też mocny ziołowy posmak. Zamówiliśmy sobie tutaj już różne rzeczy. To jest taka deska lokalnych specjałów z Balearów. Mamy tutaj przede wszystkim tą sobrasadę, czyli tą kiełbasę, o której wam już mówiłem. Jak widzicie, ona ma taką konsystencję faktycznie łatwą do rozsmarowywania. W smaku przypomina trochę chorizo. Jest lekko pikantna, dość tłusta i generalnie całkiem smaczna. Reszta mięsik jest dla mnie zagadką. Dopiero ich spróbujemy. A tutaj mamy oczywiście papryczki padron. Nasz ulubiony tapa z Hiszpanii. Pyszne, słone, wciągające. Gdybyśmy dostali takie wiadro papryczek, to też pewnie byśmy je zjedli. Spróbowałem wszystkich kiełbas, wszystkich wędlin, nawet nie wiem do końca, jak sklasyfikować te mięsiwa. Niemniej najbardziej smakuje mi sobrasada. Ten pikantny posmaczek jednak robi swoje. No i generalnie ja raczej fanem tego typu wyrobów nie jestem. Jeśli na widok tej deski ślinka wam pociekła, no to będąc tutaj koniecznie to zamówcie. Jeśli z kolei mieliście raczej taki odruch odrzucenia, no to na pewno też nie jest dla was. Ja na pewno drugi raz raczej postawiłbym tylko na te papryczki padrony i zamówił coś innego z dość obszernego menu przystawek. Są na zimno, na ciepło, smażone, niesmażone, no pełen wybór, pełen wybór. Oczywiście można tutaj też zamówić szynkę serrano. Za mną akurat wisi kilka ućców. Tam z kolei w kącie jest już udziec taki napoczęty. My jednak za bardzo nie lubimy tego zamawiać w knajpach, bo zazwyczaj ta porcja jest za duża. Ta szynka jest dość intensywna, słona i tłusta jednocześnie. No i po 2-3 plasterkach ja osobiście mam jej dość. a zazwyczaj na talerzu tych plasterków jest kilkanaście, więc to raczej na większą grupę zamówień. W ramach dania głównego zamówiliśmy sobie owoce morza. Po pierwsze macka ośmiornicy, za Sonią długo ta macka ośmiornicy chodziła, tutaj dobrze ugrillowana, z wierzchu chrupiąca, w środku nie taka rozpływająca się, nie taka mięciutka, ale też nie gumowa, taka mięsista bardziej, podana z takimi mocnymi, esencjonalnymi sosami, też wyraźnie słona, do tego były jakieś ziemniaczki, to wszystko. Ja z kolei zamówiłem doradę, z tego względu, że tak jak wam mówiłem parę godzin temu, dorada to do tej pory było najlepsze danie, jakie tutaj na tej wyspie zjadłem. Ta grillowana dorada też jest bardzo dobra, ona jest trochę inaczej ugrillowana niż ta sprzed kilku dni, bo tamta była grillowana tak jak strąg jest czasem grillowany w całości. Tutaj ta dorada została już rozłożona i ugrillowana, przez to moim zdaniem jest trochę mniej soczysta. Bardziej czuć właśnie ten smak grilla, jakiejś takiej delikatnej wędzonki wręcz. No i do tego jest tutaj mnóstwo czosnku, nie aż tak dużo pietruszki, sporo też papryki marynowanej, za którą ja osobiście aż tak mocno nie przepadam, żeby aż w takiej ilości mieć ją tutaj na talerzu. Dużo też tutaj jest oliwy, na mój gust też może troszkę za dużo, ale generalnie jest to bardzo smaczna ryba. Myślę, że mógłbym tutaj na nią wrócić. Niemniej ta ryba sprzed kilku dni pozostaje moim faworytem na Majorce i na nią wróciłbym na pewno jeszcze chętniej. Szkoda, że jest w takim miejscu mniej dostępnym. Jest może tam ładna plaża, więc ta ryba nie jest jedynym powodem, by tam jechać. Zjadłem ją jeszcze raz. Jakie ceny takiego obiadu? Ta deska m.in. z sobrasadą 15 euro, za 8 euro papryczki padron, kieliszek wermutu 3,90, ośmiornica, która była chyba najsmaczniejsza ze wszystkiego, 19,50, no i dorada za 22,50. Teraz jesteśmy tuż obok, w miejscu, które nazywa się Mistral Coffee House. Jest to kawiarnia specialty. Mam tutaj szybki przelew z Kolumbii. Bardzo smaczny, taki czekoladowy, lekko kwaskowy, ale jednak czekoladowy. Taka gorzka czekolada, wiecie, jak kupujecie czasem taką dobrą, gorzką czekoladę, no to ta kawa trochę smakuje w ten sposób, a przy tym ma konsystencję mimo wszystko kawy przelewowej. I to jest nasze ostatnie miejsce, które odwiedzamy na Majorce. Także chyba czas podsumować ten wyjazd, ale zanim to zrobię, jeszcze skoczę po ziarna kawy. Tutaj kawka kupiona, tą piłem właśnie. Kawa z Kolumbii, nazywa się Santa Barbara i tak jak wyczułem, taką główną nutą smakową jest tutaj ciemna czekolada, a tutaj mamy kawę, która nazywa się San Francisco i jest z Kostaryki. Ona będzie bardziej owocowa, owocowo-karmelowa. Za dwa opakowania zapłaciłem 25 euro, czyli podejrzewam, że po 12,5 euro jedno. Myślę, że nie będzie kłamstwem, jeśli powiem, że na Majorce pod kątem gastronomicznym było na pewno bardziej turystycznie niż w Barcelonie, jednak widać to, że ta wyspa żyje przede wszystkim z turystów. Barcelona to jest jednak duży ośrodek miejski, w którym poza ogromnymi tłumami turystów jest jeszcze przemysł, prężna gospodarka i po prostu mieszka tam dużo ludzi. Tutaj jednak wszystko skupia się wokół turystów, co czasem było w tych restauracjach czuć. Niemniej udało się zjeść smacznie. Najsmaczniej jedliśmy na wschodzie wyspy, choć tutaj w Palmie też trafiliśmy na całkiem dobre jedzenie. I na sam koniec dla przypomnienia powtórzę, że partnerem dzisiejszego odcinka był mBank. W opisie i w przypiętym komentarzu znajdziecie linki do szczegółowej oferty dotyczącej mKonta Intensive, a także karty płatniczej Visa Świat Intensive. Dzięki niej możecie płacić w 180 walutach bez przewalutowywania pieniędzy, a także możecie wypłacać z bankomatu na całym świecie zupełnie za darmo. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie jeszcze w Europie powinniśmy pojechać, tam gdzie nas nie było. Jesteśmy otwarci na wasze sugestie, na pewno tych wyjazdów zagranicznych w tym roku będzie jeszcze troszkę, także dawajcie znać, o jakich innych miastach, regionach czy krajach chcielibyście zobaczyć podobne materiały. Na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć! Smacznego!